Hej, nagrywam ten filmik, ponieważ krąży w Polsce nagranie, audionagranie Polki, która mieszka we Włoszech i która robi wielką tragedię, dramaturgię, że po prostu koniec świata, że nie możemy wychodzić z domów, że nie możemy pójść do baru, że nie możemy spotkać się z przyjaciółmi, że nie możemy pójść do siłowni, do restauracji i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, oczywiście, że nie możemy, ale to tylko dlatego, że są takie, jak ta pani, które nie stosują się do zasad. Gdyby od początku ludzie stosowali się do zasad, które zostały wyznaczone, a mianowicie ograniczyć spotkania z ludźmi. Dlaczego ograniczyć? Dlatego, że zakażone koronawirusem nie wiedzą jeszcze o tym, bo mogą nie mieć w ogóle żadnych symptomów przez najbliższe 14 dni, a już zakażają inne osoby. Tak więc rząd we Włoszech zwrócił się do społeczeństwa z prośbą o to, żeby ograniczyć wszelkie spotkania i kontakty z innymi osobami. Niestety ludzie nie stosowali się do tego, nic sobie z tego nie robili, pomimo iż z dnia na dzień zwiększała się coraz bardziej liczba chorych. Tak więc, w związku z tym, iż nikt się do tego nie stosował, a bynajmniej większość, rząd postanowił zamknąć granice dla Lombardii, gdzie było najwięcej osób zakażonych. To spowodowało, że ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać i uciekać z regionu Lombardii. I tak na drugi dzień, zamiast 1000 osób więcej zakażonych, nagle okazało się, że jest 2000 osób więcej zakażonych. I takie nagłe komunikaty sprawiają, że ludzie wpadają w panikę i sytuacja się pogarsza. Bo kiedy dostałam od kolejnej osoby to samo nagranie, od Polki, która mieszka we Włoszech i która histeryzuje i robi wielką dramaturgię, że ona nie może wyjść, że nie może prowadzić normalnego życia z koleżanką, że nie może pójść na kawę, że nie może pójść do pracy itd., itd., nerwy mnie biorą, bo to przez takie osoby, które się nie stosują do tego i które histeryzują, że nie mogą normalnie żyć, sytuacja jest taka, jaka jest. Więc proszę Was w Polsce, nie powielajcie tego samego błędu. Jeśli mówi się, że trzeba nosić maski, jeśli mówi się, że nie można się spotykać z innymi ludźmi, trzeba siedzieć w domu, ograniczyć się do zakupy bądź niezbędne lekarstwa, to róbcie tak. Bo jeśli tak nie będziecie robić, to stanie się dokładnie to, co się stało we Włoszech. A mianowicie, że cały kraj jest całkowicie zablokowany i nikt nie może robić nic bez usprawiedliwienia tego specjalnym dokumentem, który można sobie wydrukować w internecie. Tak więc sytuacja we Włoszech nie jest najlepsza, tylko dlatego, że ludzie się nie stosowali do zasad. W szpitalach jest bardzo dużo starszych oraz takich, które miały już komplikacje zdrowotne na oddziałach intensywnej terapii. Są to osoby, które prowadziłby tak drastycznych zakazów, to doszłoby do tego, że lekarze w szpitalach musieliby decydować, kogo ratować, a kogo nie. Dlatego, że im więcej ludzi się zakaża, im więcej ludzi trafia do szpitala, tym mniej zaczyna być łóżek i aparatury specjalistycznej. Tak więc stosujcie się do zasad, które wszyscy na pewno już znacie, czyli częste mycie rąk, ograniczenie spotkań z innymi, częsta dezynfekcja powierzchni, telefonów komórkowych, zakupów, bo wiadomo, w supermarketach każdy wszystko może dotknąć, a nie wiemy, czy osoba, która jest chora, nie dotykała czegoś, co potem przyniesiemy do domu. Stosujcie się do zasad, o których na pewno dużo się mówi w telewizji. Wszystko będzie dobrze. I nie ma co panikować, robić dramaturgii, że to koniec świata, bo to nie jest żaden koniec świata. Po prostu trzeba się... Wirus jest groźny, nie jest to jakaś tam zwykła grypa, ale można postępować tak i zrobić wszystko, żeby się nim nie zarazić. Koniec. Najmocniej przepraszam, że mówiłam cały czas zakazić, bo mówi się zarazić, a nie zakazić. Wybaczcie.